I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie kolejny film Zajewki Arena Companions po mojej przerwie. Gram sobie powoli, jestem w trakcie rozdziału 4 bodajże. Dziwne, że tutaj w ogóle nie jest to pokazane. Ale wydaje mi się, że tak, 4 rozdział. Także nie raszuję, gram na spokojnie, bo to jest serwer testowy, więc nie będę tutaj poświęcał wielkich jakichś ilości czasu. Także na tym filmie znowu pokażę coś nowego, czy jest coś innego, czy zaszły jakieś zmiany w rozgrywkach niektórych. Przede wszystkim pokażę w końcu te skrzynki, które tutaj już zapowiadałem od paru filmów. Te skrzynki to są takie dodatkowe nagrody, mogliby to swoją drogą wprowadzić na główne serwery, do głównej gry, bo są całkiem fajne. Po odebraniu, może pierw odbiorę po prostu to. Mamy coś takiego i mamy 4 kółeczka. Zaczynamy od skrzyni poziomu 1 i mamy po prostu szansę, że ta skrzynia awansuje, tak jakby. Czyli cyk, no ta akurat nie awansowała, dobra. Na poziom 2 i maksymalnie może tutaj być 4, tak? 4 poziom, 4 kółeczka. No i wtedy, przynajmniej w moim wypadku, jak skrzynia była najwyższego poziomu, to wypadały mi kopie postaci po prostu. O, tutaj mamy zwój, mamy 2 skrzynki, których nie mogłem nawet zobaczyć. I poziom drugi i tyle, koniec. Może teraz coś więcej będzie? Poziom 1, masakra. Ale na poziomie bodajże 5 naprawdę lecą tutaj kopie postaci, więc to jest akurat mega, mega spoko. Właśnie mówię, że mogliby to wprowadzić na serwery główne, bo to by była całkiem fajna zmiana na plus. Królewska wieża wygląda mniej więcej tak samo. Nie zauważyłem jakichś ogromnych zmian. Mamy ranking, mamy informacje. Nie ma super dodatkowych nagród akurat. Ale jeżeli już sobie pójdziemy na arenę bohaterów, to się okazuje, że arena bohaterów jest całkowicie inna. Akurat trafiłem na odliczanie na tym filmie, ale za minutę będziemy mogli tutaj wrócić. No, pechowo zacząłem akurat. W każdym razie arena działa całkowicie inaczej, bo mamy tak jakby miejsca. Jestem na miejscu 8737. No i możemy dostać nagrody na koniec przy podliczaniu. I możemy też dostawać nagrody tak jakby za wbijanie rankingu. W wielu innych grach to tak działa, że im wyżej jesteśmy w rankingu, tym lepsze nagrody, czyli za pierwszy raz, kiedy inaczej. Kiedy pierwszy raz wbijemy na przykład miejsce numer 6000, numer 5000 i tak dalej, dostajemy odpowiednią ilość diamentów. Mam nadzieję, że za chwilę będę mógł to pokazać, ale lecimy w tym czasie dalej. Zapiski podróży to jest kolejna tutaj nowość, aczkolwiek to jest po prostu przepustka, czyli pieniądze. Misje dzienne są misje tygodniowe i misje z wyzwaniem. Tutaj musimy znajomych mieć, ukończyć dany rozdział, tygodniowe, ukończyć arenę bohaterów, schwytać zwierzaków 10 razy, awansować bohaterów, schwytać, zwycięstwo i kampanię też trzeba robić. No i dostajemy tutaj po prostu punkty. No i mamy lewą stronę darmową, tak jak zawsze na serwerach głównych nawet tak samo jest. I prawa jest płatna, czyli na poziomie 1 na przykład 2 zwoje frakcyjne, a płatnie już byśmy mieli 10. No i może pokażę to w ten sposób, żeby było szybciej. Cena jest dosyć duża, 85 zł. No i nagrody, nie wiem czy warte, bo tutaj legendarny ekwipunek szybko zostanie zastąpiony w przyszłości przez mityczny, wiadomo. Troszkę esencji, 12 kart astrologa, chyba nie ma więcej zresztą, jak tak sobie popatrzymy. Tutaj są jakieś 3 karty. Tutaj 3 były też. Poziomów mamy no całkiem sporo, nie? Chyba, że więcej nagród później, poziom 100. I zwykłe kamienie niebieskie jako nagroda za 100 poziom. Ciekawe rozwiązanie. No i tutaj się już odblokowało wszystko, ale tego nie będę pokazywał, bo też pokazywałem. Zdobądź wszystkich bohaterów, tak samo to już pokazywałem. Wydarzenia. Przede wszystkim mamy też eventy, które mamy na serwerach głównych, na głównej wersji AFK Areny. Z tym, że zaszły zmiany, bo są inne nagrody. Na przykład tutaj zawsze dostawaliśmy jakieś tam monety bohaterów i tak dalej. Tutaj mamy teraz pozwolenie na schwytanie na przykład. Tutaj mamy emblematy wzmacniające. Zwój to może być nagroda. I tutaj to się już powtarza w sumie.
do końca esencja jeszcze dochodzi. No i jeżeli chodzi o misje, to są akurat podobne. Bohaterów używać danego rodzaju serduszka, bohaterowie. Podróż pełną cudów trzeba skończyć. Królestwo snów tutaj. Polowania gildii. A, taki standard, nie? Klepsydra. No i na koniec tak samo dostajemy skrzynkę z bohaterami. Rosalind, Tidus, Pippa, Izabela. No. I jeszcze Wukong. No i tutaj nagrody po bokach to tym razem diamenty tylko, nie ma żadnych skrzynek. Tak by to wyglądało. Jeżeli chodzi o magika, to magik działa podobnie w miarę. Bo widzę, że nagrody są dosyć podobne. Nie wiem, czy nie jest większa szansa na zwoje, to musiałbym potwierdzić na serwerze głównym, bo nie pamiętam, albo wejść na mój stary film jakiś. Ale wydaje mi się, że szansa jest dosyć duża. 6,94% na zwoje. I później będą dochodziły następne nagrody, aczkolwiek jestem tutaj za nisko. Wiadomo, też dostajemy medale cyrkowe właśnie. Możemy walczyć tutaj z bossami. No i wymieniać sobie nagrody. Ja tutaj mam prawie wszystko zablokowane. Wiadomo, właśnie ten nowy przedmiot doszedł, pozwolenie na schwytanie. I wszędzie wrzucają, jest fudzik do wyboru. Tak samo. No i na ten moment chyba wszystko. Nic już więcej tutaj. Powrót bohatera to było to. Nieograniczenie losowanie kart, no to właśnie dostajemy codziennie troszkę tych. I tutaj to jest chyba jakieś podliczanie, mi się wydaje. Zgromadzono nagrodę łącznej wartości 130 tysięcy diamentów. To jest chyba tylko podliczenie. Ewentualnie skrzynkę można dodatkową tutaj odebrać, jak się okazuje. 3 zwoje. I codziennie chyba można jedną odbierać, jeżeli dobrze pamiętam. Kalendarzyk tak samo działa jak na serwerach zwykłych, na normalnej wersji gry. Tablica ogłoszeniowa działa podobnie, z tym, że można o wiele szybciej po prostu sobie wysyłać automatycznie, co jest mega spoko. Na 6 rozdziale można odblokować 4-krotną szybkość walki, więc też mega fajna sprawa tutaj. To jest to samo chyba, zwój, tylko doszło właśnie pozwolenie na schwytanie, no wiadomo. I tutaj mamy 3 i 3, no i kampanię już tam pokazywałem gdzieś chyba na jakimś filmie, także jeszcze mogę tutaj poodbierać. Na tym filmie nie będę akurat robił żadnej kampanii i tak dalej. No wiadomo, nie jest to jakoś bardzo emocjonujące. Nagrody końcowe, 1000 monet gladiatorów i mogę walczyć, dobra, to jest spoko. Będę mógł pokazać przynajmniej nagrody. Tutaj zobaczcie, że mamy nagrody osady, które dostajemy właśnie na maila, raz w tygodniu bodajże. I macie nagrody za wbijanie konkretnego miejsca, nie? Czyli jeżeli wbijecie miejsce numer 5000, to wpadną diamenty. Za miejsce 3500 już będą diamenty, monety gladiatorów i bilet przywołania Kronosa, czyli jedna kopia do odebrania. W ogóle ciekawe, nie? Że tam było... Tutaj za 2000 mamy tylko 975 diamentów. No i to tak będzie wyglądało, to się powtarza z tego co widzę. Po prostu musimy wbijać wyższe rangi, wyższe miejsca w tym przypadku na arenie. I będzie ok. Pomijać niestety nie można od razu. Miał być progres, mogli od razu dać pominięcie szybciej. O, widzicie? I jeszcze dostajemy nagrody dodatkowo za wbijanie miejsca, czyli ja podskoczyłem no ileś tam miejsc do góry, nie pamiętam, który byłem dokładnie, i dostałem za to diamenty, nie? Czyli teraz jestem na miejscu 7696 i zobaczcie, że jak wskoczę do góry na miejsce 6700 ileś tam było, to znowu dostanę diamenty za tak jakby pierwsze wbicie danego miejsca, nie? Więc warto się pnąć szybko do góry, zanim się ludzie skoksują, i znowu diamenty wpadły. No i idziemy do góry. I znowu, teraz będę 5806. Podejrzewam, że mógłbym być dużo, dużo wyżej, bo ja mam 4-krotnie więcej mocy niż ci gracze tutaj. No ale, tak jak mówię, nie poświęcam aż tyle czasu na ten serwer testowy, bo przypominam, że to jest serwer testowy. Więc jak już te kompaniący wyjdą, że tak powiem, normalnie. A to co to? Pole śnieżne, efekty odzyskania energii postaci są zmniejszone o 90%, ale tylko z tym jednym, nie? Tutaj z tymi nie, czyli jeżeli chcemy iść wyżej, to musimy walczyć z jakimś tam gościem, gdzie są efekty. Spróbujmy,
Aczkolwiek, tak jak mówię, no mam więcej mocy, prawie czterokrotnie, więc tutaj raczej problemów się nie spodziewam. Wyżej mogłyby być. Ale to wszyscy mają ten negatywny efekt, nie tylko ja, nie? O, widzicie, dostałem nagrody i dostałem diamenty i teraz już coraz częściej ten efekt występuje. No dobra, to by było chyba na tyle, na ten moment przynajmniej. Nic więcej tutaj nie mam do pokazania na ten moment przynajmniej, bo będę na bieżąco pokazywał co i jak, bo odblokuję też niedługo labirynt arkanów, podróż pełną cudów. Postaram się szybko na następnym filmie już pokazać może podróż pełną cudów. Wierzchołki 5-4, chyba że na następnym pokażę labirynt i wierzchołki. Poczone królestwo to samo tutaj. No i będę pokazywał wszystko na kolejnych filmach. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Tak swoją drogą założyłem gildię. I gildia też się różni, ale chyba pokażę to już na osobnym filmie. Gdyby ktoś chciał dołączyć do gildii, to zapraszam. Gildia to Kerboren. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że tak jak mówię, to jest serwer testowy, więc ja jakoś tam dużo czasu na to nie poświęcam. Jak już wyjdzie oficjalnie, to pewnie założę nowe konto na serwerach już takich zwykłych, żeby grać po prostu z innymi graczami. Bo te serwery testowe będą, przypominam, odcięte od reszty światów, od reszty serwerów. Życzę wam miłej, przyjemnej niedzieli. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.